serdecznie. Wraz z nowym tygodniem polecam najnowsze wydanie Linii Otwockiej. Tradycyjnie przegląd zaczynamy od tekstu jedynkowego. Jak się okazuje, na turystyce zarabia wielu, niestety nie Otwock. Udowadniają to gminy położone w mniej atrakcyjnych miejscach w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie odpowiada Jacek Kałuszko w tekście Otwock wakacyjną pustynią. Czy rower zapięty w stojaku przed dworcem PKP w Otwocku może być bezpieczny? Jak się okazuje, nie. Złodzieje coraz częściej kradną przednie koła, opony, dętki i inne akcesoria. O problemie i o pomysłach na jego rozwiązanie przeczytamy na stronie 9. W ostatni weekend wprawdzie trochę popadało, jednak nadal to może być za mało, aby uchronić nasz region przed suszą. Na brak deszczu narzekają nie tylko rolnicy, ale i samorządowcy, którzy zaczynają ograniczać pobór wody z gminnych wodociągów. Więcej na ten temat w artykule Czy grozi nam susza? Strona 7. Przed nami długi wakacyjny weekend, a wraz z nim dwie duże imprezy, jakie odbędą się w czwartek, 15 sierpnia w naszym powiecie. Jakie atrakcje czekają na gości powiatowego pikniku i jarmarku ludowego w Kątach oraz Dnia Celestynowa, przeczytamy na stronie 15 najnowszego wydania Linii Otwockiej. Jak zawsze zapraszamy na strony sportowe. Po wakacyjnej przerwie do rozgrywek wracają drużyny piłkarskie z naszego regionu. Relacje i wyniki z pierwszych spotkań rundy jesiennej znajdziemy na stronie 19. Życzę miłej lektury.